Witam w galaktyce pełnej świętych ziemniaków, a zatem kontynuujemy. Poprzednio wskoczyliśmy do kolejnej galaktyki, znaczy do kolejnego układu słonecznego, a zatem tym razem zobaczmy, co możemy tu zrobić. Zadanie, które poprzednio nam pozostało, to zbierz zasoby nanowłókna, aby naprawić radar. Cassie nam nie odpuści. Im szybciej zmodyfikujemy radar, tym lepiej. Potrzebujemy do tego zasobów. Zacznijmy poszukiwania. Gotowe! Włącz radar, Faye. I co? Wykrywa coś? Wykrywa jakieś źródło energii niedaleko stąd. Dobra, Cassie, wielki kapitan statku, kosmiczny pyzolot, rusza na ratunek! Nie będziemy nikogo ratować. O, gdzie jesteśmy? Czy tym razem to jest wreszcie to źródło? Sprawdziliśmy już chyba z 10. I co? Będziesz mi tu teraz narzekała? Czyli dziewczyny latają od źródła sygnału do źródła sygnału i szukają przyczyny. To, co wywołało ten sygnał. Tym razem to chyba to, którego szukamy, jest dużo większe niż pozostałe. Spójrz tylko na to miejsce. Wygląda jak pole bitwy. Ile wraków. Niektóre z nich wyglądają jak te z hangaru. Źródło znajduje się na pokładzie tego statku. Te wyglądają inaczej. To statki wroga? Czy mi się zdaje, czy przypominają jednostki zaćmienia? Skąd tu tyle kolczastych roślin? Te pnącza pożerają fragmenty statku. Spójrz, jakie są wielkie. No i mamy teraz dwie odpowiedzi. Niektóre z nich są wielkie jak steroidy. Albo niektóre z nich są prawie tak grube jak ty, Cassie. No, to chyba takie, nie będziemy siostrze docinać. Weźmiemy sobie o tych asteroidach. Tak, jest ich całe mnóstwo. Za nimi widzę chyba jakiś duży budynek. Ciernie! Zamek księżniczki był otoczony cierniami. Musimy się przez nie przedostać. Serio? Przyglądałaś się tym pnączom? Nie mamy chyba nic, o czym mogłybyśmy wyrąbać. Nie mamy chyba nic, czym mogłybyśmy sobie wyrąbać przez nie drogę. Może polecimy gdzieś i znajdziemy coś, co przetnie te cierniste pnącza? Gdzie miałybyśmy znaleźć coś takiego? No i mamy nowe zadanie. Znajdź sposób na przejście przez ciernie. Te pnącza na pewno nie są normalne. Żeby się przez nie przedrzeć, będziemy potrzebowali specjalistycznych narzędzi. Czyli musimy poszukać narzędzi. Zobaczmy w centrum. Co my to możemy kupić jeszcze? Mamy 12 tysięcy kasy, czyli trochę tego jest. To jest dobre. Ulepszenie mostka poziom 3 daje nam możliwość użycia jednej broni więcej. No, kosztuje to co prawda 8,5 tysiąca, ale jest warte zastanowienia się. Myślę, że pozwolimy sobie na to, ponieważ dzięki temu nasza siła ataku znacznie wzrośnie. Ulepszenie mostka, poziom 3. Ulepszenie będzie kosztowało 8410 jednostek skrobi. Czy na pewno chcesz je kupić? Myślę, że tak, to chyba będzie dobry wybór, pomijając cenę. Wróćmy zatem na chwilę do statku. No i mamy już tutaj trzy komponenty. Pierwsza broń, druga broń i trzecia broń. A zatem pytanie, co tam osadzimy? Mamy tutaj poziom 2. Atak zadaje dodatkowe obrażenia trzem losowym celom. Każdy kolejny cel otrzymuje o 10% mniej obrażeń niż poprzedni. No co prawda to jest losowe, ale trochę tych obrażeń będzie. Tu jest 57 razy 3, nawet jeżeli liczymy po najmniejszej sile, to jednak jest te 150 ataku. Rzućmy to. Zobaczmy tutaj, ile to zadaje. 59, 89 z rozpryskiem, czyli 3, chyba trzem bronią to zadawało atak. Tu jest 1 na 105. No, to jest ciekawa broń. Jest też kolejny wyrzutnik groszku. 105. Wiem, że waham się także nad tym. Z tym, że to musielibyśmy pewnie wbudować. Czy można mieć tylko jeden groszek? Chyba można mieć tylko jedną broń danego typu. Coś mi się tak wydaje. Odłamek 21,43.
Czyli to jest chyba najlepszy wybór. Mamy tutaj panią od majstrowania. No niestety nikogo innego nie mamy, ale jak to się mówi, lepszy ryż niż nic. Czyli mamy już 3 bronie. To zwiększa troszkę naszą siłę ataku. Mamy jeszcze 4000 kasy. Zobaczmy, co my to możemy jeszcze wykombinować. Możemy sobie kupić ulepszenia. To nam naprawdę na styk 4245, 4217 mamy. Czyli jeżeli sprzedamy jakiś surowiec, przynajmniej jedną sztukę, to chyba raczej nie tu. Nie, to możemy sprzedać swoje plany. I tak, co my tu mamy? To jest granat poziom drugi, Apollo poziom pierwszy. Myślę, że to opchniemy. Tym bardziej, że poziom naszej ładowni się powoli zapełnia. Te wyrzutnie groszku mamy jeszcze jedną i jedną też w zapasie. Sprzedamy jedną. No i to już nam wystarczy ku temu, by kupić to. A dlaczego chcę to kupić? Ano, zawsze może się zdarzyć sytuacja, że ktoś zechce do nas dołączyć, a mamy tu liczba członków załogi plus 2, czyli jednak warto coś takiego mieć, ponieważ jeżeli my chcemy kogoś zrekrutować, to niestety to minimum 3000 kosztuje, a zatem lepiej mieć tutaj przynajmniej jedno miejsce wolne na statku, żeby ktoś mógł do nas dopiąć. No niestety jesteśmy teraz prawie biedakami, tam prawie 1000, jedynie 1000 zostało. No to teraz pasuje, żebyśmy potrzebujemy specjalistycznych narzędzi. Pytanie, gdzie się teraz udać? Zobaczmy podróż, czy coś tutaj jest wymienione. No nie, nie ma. Pytanie zatem, co mamy zrobić? Specjalistyczne narzędzie. Gdzie my to uzyskamy? Mamy 20 soli jeszcze, czyli pewna ilość. Mamy troszkę surowców. Myślę, że możemy sobie ten jeden groszek na zaś wybudować, żeby mieć pełen zapas. I tutaj rzecz jasna umieścimy naszego mechanika. To nam troszkę surowców pożarło, no ale nic na to nie poradzimy. 30 czego? 30 plazmy. Tu jest też granat kukowy ciekawy. 20% na oślepienie. No, warto jednak mieć jakąś broń zapasową. No, pasowałoby także naukę nieco pchnąć do przodu. No niestety nie stać nas. Jest to bardzo, bardzo drogie. Ale rzecz jasna to się przydaje. Teraz tak, gdzie my znajdziemy to narzędzie? Myślę, że możemy poszukać w okolicy. Co tu możemy znaleźć? A, tu jest właśnie rekrutacja. 3400. Wszyscy w tej samej cenie. W każdej turze przywraca 4% maksymalnej liczby życia. O, to jest ciekawostka. Drugi oddech. 15% szans na to, że broń, którą nam zniszczą, nie zostanie zniszczona, ale zostanie z jednym punktem życia. No, to jest fajowe. Reszta tak naprawdę nic ciekawego. Ten gościu jest ciekawy, no ale nie stać nas, po prostu nas nie stać. To są komponenty nowej broni, którą moglibyśmy wytworzyć. To jest pewnie ogłuszacz. Szkoda właśnie, że to nie jest tak do końca dobrze opisane. Żebyśmy bardziej skutecznie po prostu mogli coś wykorzystać, żebyśmy wiedzieli, co jest do czego. Jesteśmy w pełni naprawione, a zatem czas chyba wybrać się gdzieś przez tworza. Czego mam mało? No, włókna mamy troszkę. Trudność mała. Czy my stąd wyskoczymy gdziekolwiek? Chyba nie. Dobra, gonimy tam. A zatem start. Jeden sol później. Witaj na planecie Aretuza. No, wybudowaliśmy sobie zapasową wyrzutnię groszku. Co tu mamy? Mamy w tym wypadku jedną na pokładzie, jedna jest zapasowa. Mogliśmy jeszcze coś sprawdzić. Najpierw jednak w trakcie eksploracji naszej pierwszej zobaczymy, jak to działa, czy dobrze się z tego strzela. Załoga.
Moglibyśmy także kogoś wyszkolić, do tego potrzebujemy pieniędzy, a na to nas obecnie nie stać. Tu są nowe umiejętności, które pozyskaliśmy ostatnimi czasy. Zrób beczkę. Na 3 tury zwiększa szansę na unik o 10%. No takie, niespecjalne. Fej. Zmniejsza ilość obrażeń odnoszonych przez wszystkie części statku o 20%. No, to już jest lepsze. A Kociamber, no niestety musimy się z Kociamberem trochę pobawić, by został naszym pilotem. Zobaczmy, jakie mamy skarby. W chwili obecną nic. Badania, no trochę tu żeśmy poszli. Zostały jeszcze wydajność osłony do podniesienia oraz mentalna odporność. Ulepszenia, które mamy ostatnio, zakupiliśmy. Ulepszenie mostka, poziom 3 oraz gdzieś tu będzie niżej, kwatery mieszkalne. I to chyba tyle. Co dalej? Pobawmy się z kotem. Skoro może być naszym pilotem. Ciekawe, jak to jest, jak kot pilotuje. No i chyba czas na eksplorację. Mamy tym razem 3 bronie. Zobaczymy, jak spisują się 3 jednostki broni. Co to jest ta tarcza? Aha, osłona. Mamy tempo regeneracji 50 punktów na turę. To trochę mało. O, jest opis planety. To wcześniej widziałem, okej. Okay. To nam dużo nie da. No to gonimy. Co nas tym razem czeka? No, tym razem jest to przeciwnik. Co on tu ma? Ma Apollo. Ma też to, co nas bardzo denerwuje, czyli wyrzutnik groszku. Atak setka. No i teraz zobaczymy, jak strzela nasza broń. Mamy 3, a to wymaga także 3. 250. Tym zadamy 105, to jest trochę mało. Ta broń zada 57 razy 2 3 losowym celom, czyli pewnie i w to sieknie. No i spróbujmy. Trzeba jednak silniejszy ten reaktor załatwić, żeby szybciej się ładowało to wszystko. Tutaj pudło, tu 121, tu nic. Widzę, że próbuje nam tu zniszczyć naszą broń. Na razie kadłub mamy dosyć mocny. Kadłub jest naszym najmniejszym problemem. Ustawmy ochronę broni numer 2. Mamy 4 ładunki, to jest nadal za mało. Potrzebujemy 6, żeby móc grzać z 2. Znowu pudło. No, chyba czas zwiększyć nasze możliwości. Tutaj 2 strzały by się przydały. Pierwszy pójdzie tu, a my sobie ochronimy właśnie wyrzutnie groszku, ponieważ ma najsilniejszy atak. 105. Jeszcze jeden strzał. A wróg już grzeje z 2. Ale mamy 7 punktów, a zatem i my już otwieramy taki skomasowany ogień. Teraz tak, skoro to ma 57, a to ma 55, to o ile rzecz jasna trafimy, to zniszczymy teraz tą broń. No i wyrzutnia groszku też w obcy groszek. Pudło, ale 210 krytyka z drugiej broni poszło. No i to jest ciekawe, 40. Teraz pozostaje to zniszczyć. Mamy 6 punktów, czyli 2 strzały. To tak naprawdę... To jest broń rozpryskowa i to jest broń tak naprawdę rozpryskowa, czyli nie ma teraz możliwości, żebyśmy nie trafili. Waląc z 2 jednocześnie. No i proponuje nam, że się podda za 777 skrobi. Pytanie, czy bierzemy to pod uwagę, czy nie. Czym jest to? Automatyczny pilot. A, automatyczna walka. To my chyba przerzucamy się na kadłub i próbujemy te 520 zniszczyć, czyli raz tutaj groszek. No i tak naprawdę to tylko tyle. Pudło poszło. No i teraz ziemniaczany zwiadowca chciałby nas zaatakować, czyli tak naprawdę starnować nasz statek. To rzecz jasna, z groszku raz. Apollo tak nie za bardzo. Ognia. Brakuje nam energii, ewidentnie.
To było fajne. Pół życia mu zjechało. Raz tutaj i znowu raz tutaj. Musimy dopracować to i zakupić coś mocniejszego. ...49 to już tak dla pewności z dwóch broni, ale to chyba wystarczy zupełności. No i wrogi statek zniszczony. Lecimy do kolejnego zdarzenia. Co tym razem? Znów wróg, to podobny. Ma tutaj inną broń. Ogień zaporowy. To teraz my. Mamy 3 punkty. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Co my będziemy bronić? Myślę, że wyrzutnia groszku jest naszym teraz punktem, który chcielibyśmy zachować. Ale gdybym tak trzepnął z wyrzutni groszku razy 2... Jeszcze gdyby krytyk wszedł. Choć chyba jeżeli trafiam czymś, co ma 3 strzały, będzie to lepsze. Ponieważ jest większa szansa, że dziś trafi krytykiem. Sprawdźmy. Jest, no właśnie. Jeden krytyk, 147. Jest większa szansa trafiając z takiej broni rozpryskowej niż z pojedynczej, która ma tak naprawdę skupienie i dobrze wali. 4 punkty, raz jeszcze z tego. Choć tak naprawdę teraz powinniśmy się skupić na strzelaniu z groszku, ale raz jeszcze walniemy z tego. No, groszek ich znacznie boli. 90, czyli teraz z groszków ten punkt, ale ponieważ mamy... A nie, chciałem powiedzieć, że 6 punktów. Nie mam jeszcze 6 punktów. To przynajmniej jedna jego broń zostanie zniszczona. Tu wszystko obrywa, ale to ma 65, a to dla nas oznacza, że... tym samym zostanie to zniszczone. Jego osłona prawie poszła. Chcę zapłacić 700. Czy zaakceptujemy? Mamy jeszcze ponad połowę pancerza, to się przerzucamy na kadłub z naszą osłoną i rzecz jasna nie przyjmiemy takiej oferty. 3 punkty. Jaka szansa właśnie na krytyk? Krytyk 11%, krytyk 15%, to jest chyba lepsze. Ognia. Poszła jego osłona, a zatem w tej chwili bijemy z pełną mocą. 165, ponad 200. O, to było fajne, ponieważ wszedł nam krytyk i zniszczyliśmy tym samym wroga. O, zdarzenie. Cassie i Faye zauważają namiot wróżbiarki i postanawiają do niego zajrzeć. W wróżbitkach rzuca na nie tylko jedno spojrzenie i natychmiast nisko im się kłania. Wielki to zaszczyt gościć tak wspaniałe bohaterki. Czym mogę służyć, kapitanko Cassie i Lady Faye? Cassie i Faye spoglądają na siebie lekko rozbawione i odrobinę wystraszone. Chciałybyśmy tylko, żebyś nam powróżyła. A, niełatwe to zadanie. Wasze przeznaczenia są splątane ze sobą i przesłonięte niepewnością. Zrobię, co w mojej mocy. Wróżbiarka macha rękami nad swoją kryształową kulą i mamrocze coś w dziwnym języku. Cassie zaczyna kręcić się niespokojnie, a Faye żałować, że zdecydowała się wejść do namiotu, w którym unosi jakiś dziwny zapaszek. Obie stawicie czoła wielkiemu niebezpieczeństwu i dokonacie ważnego odkrycia. Będzie to związane z obiema waszymi rodzinami. Jeśli uda się wam zwyciężyć, staniecie się wielkimi bohaterkami. Wróżbiarka wyciąga pióro i drewnianą figurkę kota. To pióro, wykorzystywane odpowiednio, przyniesie wam szczęście i pomoże w waszej podróży. Jeśli jednak wolicie przygody i niebezpieczeństwa, to ta figurka da wam właśnie takie przeżycia. Możecie wybrać tylko jeden z tych przedmiotów. Jaka jest wasza decyzja? A, czyli teraz tak. Pióro przyniesie szczęście i pomoże w podróży, natomiast... figurka to trochę ryzykowne takie zdarzenie. No i mamy odpowiedzi. Pierwsze. Może pióro? Drugie. Ta figurka wygląda jak kociamber. Weźmiemy kocią figurkę. I trzecie. Dziękujemy. Nie skorzystamy. Myślę, że pióro to troszkę będzie prościej. Wróżbiarka wręcza Faye pióro, które ta z chęcią przyjmuje.
W tej chwili to piórko może sprawiać wrażenie czegoś nieistotnego, ale to ono doprowadzi was do czegoś wielkiego. A teraz idźcie już, ruszajcie w drogę. Obdarowane piórem Cassie i Faye zostają wyproszone z namiotu przez wymachującą rękami wróżbiarkę. Faye jest przekonana, że całe to przedstawienie było tylko jakimś przekrętem. Za to Cassie postanawia zachować piórko. No i zyskaliśmy piórko. Eksploracja zakończona. Niczego nie straciliśmy, zyskaliśmy piórko, 2500 kredytów, troszeczkę surowców, w sumie 30, 23 paliwa i dwie części broni, czyli tak naprawdę 1000, czyli tysiączek, 3500 do przodu.